zwierzęta zaczęły się wcześniej i zapowiada się, że skończą się szybciej. Pierwsze dostawy rzepaku mieliśmy 24 czerwca, co wyjątkowo wcześnie. Jak również pierwsze dostawy pszenicy tak naprawdę sprzed tygodnia. Tutaj też jest przyspieszenie o mniej więcej 2 tygodnie. Skup w polskich młynach w obiektach BZK Group, Komagry. Tak naprawdę przygotowany na terenie województwa opolskiego, dolnośląskiego. Pracujemy od poniedziałku do piątku, również weekendy w zależności od potrzeb. Na bieżąco tak naprawdę w miarę dostarczanego surowca do naszych lokalizacji. Na terenie województwa opolskiego, dolnośląskiego jest ich kilkanaście i one tak naprawdę są dopasowane do godzin pracy naszych dostawców. Z tego co słyszymy, te wczesne odmiany i widzimy były nisko plonujące. Parametry bardzo wysokie, z bardzo wysokim białkiem. Pojawiają się pierwsze dostawy też z tych już normalnych zbiorów późniejszej pszenicy i tutaj też widać, że parametry będą o wiele lepsze niż w poprzednim sezonie. Biorąc pod uwagę niżej plonujące wczesne odmiany, szacuje się, że ten zbiór będzie nieco niższy niż w zeszłym roku. W ostatnich tygodniach te ceny wyglądają dość stabilnie, tak naprawdę poruszamy się cały czas w przypadku pszenicy na poziomach między 800 do 850 dla dobrych parametrów. W przypadku rzepaku ceny wahały się między 1900 a 2100. U nas aktualnie jeszcze żniwa są w pełni, jeszcze są koszone końcówka rzepaków, pszenica o zimę, już pszenica jarę. Dzisiaj mieliśmy dostawy i rzepaku, i jęczmienia, i pszenicy. No u nas jest to trochę opóźnione, bo były burze, opady, także była pogoda, ale co z tego, że było tam pół dnia pogody, jak wieczorem przyszła burza i to były bardzo ogromne ulewy, to było gdzieś po 50, nawet do 100 litrów miejscowo w jeden wieczór i na drugi dzień niestety zablokowało to żniwa i dlatego się to tak wszystko przeciąga. Dużo rzepaku udało nam się skupić. No bo jednak rolnicy nie mają za bardzo możliwości, żeby ten rzepak u siebie przechować, a cena była w szczególności na samym początku stosunkowo atrakcyjna, bo to było powyżej 2000 gdzieś tam netto za tonę, nawet do 2100 dochodziła i to w sumie była cena zachęcająca. No aktualnie kupujemy pszenicę, ceny pszenicy to są od 700 zł do 850, jeżeli pszenica ma parametry konsumpcyjne. Jednak widzimy, że już te pszenice powoli zaczynają te parametry tracić. Brakuje już powoli gęstości. To też poniekąd jest spowodowane tymi opadami. No ogólnie jeszcze nie jest późno, bo mamy dopiero 22 lipca, ale żniwa zaczęły się w tym roku bardzo szybko, bo już w czerwcu. Jak by Pani oceniła jakość plonu? Jęczmienie, w szczególności o zimę, to plony były bardzo niskie. Było to spowodowane w szczególności wirusem żółtej karłatowości, bo już te jęczmienie były porażone na jesień i dlatego już na starcie gdzieś tam nie miały potencjału plonowania. Pszenice to w zależności od tego jakie, bo wczesne pszenice to też niestety dostały popalić z kolei przez przymrozki, bo w momencie jak wystąpiły przymrozki były one w takiej fazie, że już po prostu gdzieś tam ten kłos został mocno uszkodzony i plony też były niskie, ale te pszenice teraz aktualnie, które są koszone, to plony są w miarę zadowalające, natomiast jeśli chodzi o rzepaki, to też różnie, no ale nie ma jakichś bardzo wysokich plonów. Raczej bym powiedziała, że plony są średnie, a nawet niskie, bo też niestety rzepaki zostały uszkodzone przez wiosenne przymrozki. Tej pszenicy konsumpcyjnej, takiej, która by spełniała wszystkie parametry, które nadają się do typowej konsumpcji, to też jest niestety mało. Więcej jest pszenicy paszowej. Są chętni, żeby kupić zboże, czy tam nasiona rzepaku? Czy... No raczej średnio. Jeśli chodzi o kupujących, to nie ma za bardzo chętnych, a jeśli są, to ceny są niestety niskie. I no, na razie kupujemy na magazyn, a będziemy się później gdzieś tam zastanawiać, jak ze sprzedażą. W moim gospodarstwie i od dzieńcia na pół metku jesteśmy. Przekroczyliśmy pół metek, o tak. Jakie są plony w ogóle? Beznadziejnie. Owiec tam trochę usypnął i ten, ale jęczmień o zimy, rzepak, przynajmniej u nas beznadziejnie. No.
rolnicy przywożą dużo rzepaków czy tam zbóż do skupów? No przywozili, no. Niektórzy się wstrzymują, czekają na lepsze ceny. Ten skup jest słaby, co? Jak wygląda? No, rzepaku jest słaby w tym roku, jęczmienia to jest słaby, no bo nie ma plonu. Rolnicy między sobą sprzedawają, co ma hodowlę, między sobą sprzedawają. Jaka jest jakość tego ziarna w ogóle? Znaczy białko ma gdzieś w granicach 11 do 12%, nie? Pszenica, jeżeli chodzi o pszenicę, ale pszenicy dopiero zaczynają, nie? No. Jęczmień, powiem tak, czym później siali jęczmień, lepsze plony. Przynajmniej w naszym rejonie. Znam takich rolników, którzy siali nawet w listopadzie, koniec października, najlepsze plony. A rzepak? Różnie. Od 500 do 2,5. Byli rolnicy, co i 4 mieli, ale to były wyjątki. Przy tych cenach i wydajnościach no nie można funkcjonować. To jest totalne skłanianie się do bankructwa naszego rolnictwa. Ziarno pszenicy, no można powiedzieć, że jest kiepskie. Nie każda odmiana łapie parametry. To jest kwestia białka, kwestia glutenu. Większość jest można powiedzieć, pszenicy takiej dobrej paszowej, o ten sposób. Albo może chlebowej, no nie ma tej pszenicy wysokojakościowej. Parametry rzepaku są dobre, bardzo duże zaolejenie rzepaku, natomiast można mieć i trzeba mieć, i tutaj muszę zaapelować do służb, inspekcja handlu, to jest kwestia przebadania wszystkich firm skupowych pod względem urządzeń, które dysponują do badania zanieczyszczeń, wilgotności i tak dalej, bo tu są duże rozbieżności i tu rolnicy po prostu na tym tracą. To należałoby to przez tą instytucję sprawdzenia i tak dalej. Myślę, że nawet w całe województwa, a nawet i w całym kraju, bo to jest problem ogólnokrajowy. Trochę to jest tak naciąganie, to są te tak zwane separatorki, które czyszczą i tak dalej. To jeszcze było stosowane 20-30 lat temu. Dzisiaj to, no, jest to niedokładne i tutaj zanieczyszczeniami rolnicy tracą. No i oczywiście wilgotnością mierzę. Różna firma różna wilgotnością mierzy stosuje, ale głównie chodzi o na zanieczyszczeniach. Tu jest po prostu, no, rolnicy na tym tracą. No i okazuje się, że rzepak ma tam 6-7% zanieczyszczeń. No i cena automatycznie leci, w ogóle jest cena słaba, jeszcze do tego to poniżej 2000, 1800, 700 zł w ten sposób, więc no, a gdy zrobimy to w profesjonalnych urządzeniach, to tam nie przekracza 2%, a czasem zdarza się, że nawet 1%, więc tu są rozbieżności bardzo, bardzo duże.